6 listopada 1911 roku Maria Skłodowska-Curie, znakomita polsko-francuska uczona i duma obu krajów, staje się bohaterką wstrząsającego skandalu. Prasa ujawnia, że Maria ma kochanka. Jest nim Paul Langevin, mąż Jeanne Langevin. Zdradzona i upokorzona Jeanne mści się na rywalce. Ten pojedynek uczuć fascynuje Francję. Początkowo zwykły romans z czasem dzieli kraj. Maria Salomea Skłodowska jest najmłodszą z 5 rodzeństwa. Urodziła się w 1867 roku w katolickiej rodzinie w Warszawie, która była wtedy częścią Rosji. Maria pochodzi z rodziny szlacheckiej. Jej rodzice, nauczyciele, zachęcają ją do rozwoju. Bardzo młodo odnajduje swoje powołanie – naukę. Uniwersytet Warszawski nie kształci kobiet, zatem w 1891 roku Maria wyjeżdża do Paryża. Odkrywa Sorbonę i tam zaczyna się jej historia. W 1893 roku zdobywa licencjat z fizyki, a rok później drugi z matematyki. W roku 1995, mając 28 lat, wychodzi za Pierre'a Curie. Zostaje obywatelką Francji i przyjmuje nazwisko męża. Mają 2 dzieci, a raczej 3. 2 córki, Irene i Eve, oraz 3, nieco inne, Rad, radioaktywny pierwiastek, którego istnienie udowadniają światu. Odkrycie radioaktywności rewolucjonizuje fizykę. W roku 1903 zdobywają za nie Nagrodę Nobla razem z Henri Bacrelem, prekursorem ich prac. To niebywałe osiągnięcie. Maria Curie jako pierwsza kobieta zdobywa taką nagrodę. Francuzi zachwycają się obojgiem, a ich odkrycie, Rad, staje się jeszcze sławniejsze od nich. Oczywiście wtedy nikt nie wiedział, jak niebezpieczna jest radioaktywność. 19 kwietnia 1906 roku Pierre Curie ginie w Paryżu pod kołami powozu. Maria niezwykle cierpi. Je veux être couchée à côté de Pierre quand je serai morte, tu comprends? Je comprends. C'est bête, je sais. Tu as le droit de faire aussi des choses bêtes. Jeanne Langevin jest przeciwieństwem Marii. Ta była krawcowa z Auvergni jest typową mieszczanką ograniczoną zasadami kodeksu Napoleona. Spełnienia nie szuka w pracy, chce i musi wyjść za mąż, urodzić dzieci i się nimi zajmować. Poślubia Paula Langevina, przystojnego, utalentowanego fizyka, pracującego z Einsteinem nad teorią względności. Ale ich małżeństwo wisi na włosku. Zdaniem Jeanne, Paul za mało zarabia. Jeanne chce, żeby przerwał badania i zajął się biznesem. C'est parce que ma femme me tue. Elle veut que je lâche le Collège de France pour l'industrie. Elle me persécute, je peux plus travailler. Jeanne zrobiła, co do niej należało. Urodziła dzieci. Chce zwrotu z tej inwestycji. Jest kobietą zazdrosną i wybuchową. Posuwa się do kradzieży pieniędzy odłożonych na leczenie chorej na raka matki Paula. Napięcie w domu rośnie. Paul też nie jest idealnym mężem. 6 heures. Il y a longtemps qu'il devrait être rentré. Il a dû être retenu au laboratoire. Retenu par une donzelle, oui. Jeanne, pas devant les enfants. Est-ce qu'il y pense, lui, aux enfants, quand il court la gueule? Paul ma coraz więcej romansów. Jeanne puszczają nerwy i pewnego dnia uderza go krzesłem. Kolejny cel Paula to Maria Curie. Oboje są zafascynowani swoimi talentami. Paul, 5 lat od niej młodszy, były uczeń jej męża. Podarowuje jej drugą młodość. Chargez-moi d'organiser vos plaisirs, vous verrez, je suis un très bon professeur en la matière. Je suis sûr que vous avez des dons magnifiques à développer. Il n'y a qu'à vous regarder. Quand vous acceptez de sourire. Dzięki niej talent Paula kwitnie. Od 2 lat nic nie opublikowała, teraz wraca do badań. Wtedy zawiązują romans. Jeanne oczywiście ma podejrzenia. Jest rok 1910. Znajduje dwuznaczny list napisany przez jej męża do Marii Skłodowskiej-Curie. C'est elle. J'en étais sûre. Jeanne kipi z wściekłości. Wybiera się do słynnej uczonej, obraża ją, uderza i grozi jej śmiercią. Ale miłość Marii i Paula tylko się umacnia. Paul wyprowadza się z domu do dwupokojowego lokum w 13. dzielnicy Paryża. To tutaj spotykają się kochankowie. Tutaj mogą oddawać się miłości. Jednak muszą być ostrożni, aby nie ściągać na siebie gniewu Jeanne. Marie, dis-moi que j'ai eu raison de partir de chez moi. Elle n'est pas méchante, tu sais. Elle n'est pas méchante du tout. Elle veut que tu sors de ton laboratoire et que tu deviennes un industriel nanti au lieu de courir toujours après 2 francs. C'est pas méchant, c'est vulgaire. On ne trahit pas son destin pour de l'argent. Od ataku na Marię nie wysyłają już do siebie listów, tylko zostawiają je w szufladzie w mieszkaniu Paula. Maria ani przez chwilę nie myśli, że jej kariera jest zagrożona. Jeanne z kolei nie pozwoli odebrać sobie męża. Quelle honte! Quelle honte! Donne-nous quelque chose à boire, maman. Ils vont nous payer ça, tous les deux. Kobietę wspiera rodzina, w tym szwagier Henri Bourgeois. Jest dziennikarzem, redaktorem kroniki w Petit Journal. Poszukuje sensacji i uważa, że właśnie na jedną trafił. Ujawni romans fizyka i noblistki. Nakazuje swoim ludziom śledzić kochanków. Do tego postanawia nadać sprawie wymiar polityczny. Jako były przeciwnik Dreyfusa, bliski nacjonalistycznej prawicy, jest zupełnym przeciwieństwem Paula, humanisty wspierającego Dreyfusa podczas głośnej sprawy, która kilka lat wcześniej podzieliła Francję. Jeanne Langevin i Henri Bourgeois korzystają z doskonałej okazji. Jesienią 1910 roku Maria Skłodowska-Curie zgłasza swoją kandydaturę do francuskiej Akademii Nauk. Dziś wśród jej 271 członków jest 31 kobiet. Wtedy było jeszcze gorzej. Maria Skłodowska-Curie zgłosiła kandydaturę jako pierwsza kobieta w historii. Akademia jest oburzona. Również prasa krytykuje jej kandydaturę. Francuzi sądzą, że miejsce kobiety jest w domu, a nie w kręgach mężczyzn. Do niedawna uwielbiana Maria traci wtedy wiele w oczach części opinii publicznej. Pojawia się plotka, jakoby miała być Żydówką. W tamtych czasach trudno o większą obelgę. Uczona publikuje oświadczenie, że jest katoliczką. Rezultat? Przegrywa 2 głosami z Edwardem Brolim, wynalazcą telegrafu bezprzewodowego. Jeanne Langevin i Henri Bourgeois cieszą się z obelg, jakimi obrzuca Marię prasa, a śledztwo dziennikarza nabiera rozpędu. Opracował przestępczy plan. Attention les valets. Jego szpiedzy odnajdują mieszkanie Paula. Włamują się do niego i znajdują listy miłosne Paula i Marii. Dla Henri'ego Bourgeois są one na wagę złota. Jeanne może się zemścić. Ma dowód niewierności męża, za którą grozi surowa kara. W tamtych czasach kobieta związana z żonatym mężczyzną mogła trafić do więzienia. Mężczyźnie nic takiego nie groziło. Henri Bourgeois, który przecież złamał prawo, wysyła listy do innych redakcji. 4 listopada 1911 roku Le Journal jako pierwszy donosi o tej rewelacji. Maria i Paul są akurat w Brukseli na kongresie Solvay, gdzie pojawiają się najznamienitsze umysły epoki, w tym Albert Einstein. Maria właśnie opublikowała rozprawę o radioaktywności. To mógł być dla niej dzień chwały, a był początkiem długiej walki. J'entreprendrai par la voie de mon avocat une action rigoureuse contre la publication de lettres m'étant attribuées. Et j'exigerai en réparation des sommes importantes, qui seront utilisées dans l'intérêt de la science. Jeanne wnosi skargę w sprawie cudzołóstwa do prokuratury w Paryżu. Prokurator wszczyna śledztwo. Maria Skłodowska-Curie podupada na zdrowiu. Jest anemiczna i przyjaciół mocno niepokoi jej stan. Niektóre gazety nazywają ją cudzoziemką i prześladowczynią. L'Œuvre, tygodnik pod redakcją Gustawa Teriego, nacjonalistę i antysemitę, broni Jeanne. W Marii widzi natomiast spiskującą Żydówkę, wrogą Francuzom. W tym samym czasie Henri Bourgeois ukazuje Jeanne jako ofiarę Marii, dobrą matkę francuskiej rodziny, rozbitej przez uczoną z zagranicy. 23 listopada 1911 roku wściekły tłum obrzuca dom Marii kamieniami. Przez głośną sprawę dochodzi do 5 pojedynków. Kiedy Tery nazywa Paula Langevina tchórzem, ten wyzywa go na pojedynek na pistolety. Jednak Tery odmawia oddania strzału. Znajomi naukowcy z obozu Dreyfusa stają murem za Marią. Einstein wyraża swoje wsparcie na piśmie. W tym samym czasie Komitet Noblowski ogłasza, że Maria zdobywa Nagrodę Nobla z chemii za odkrycie polonu i radu. Aby odebrać nagrodę, musi jechać do Szwecji, jednak wraz z Polem zostają wezwani do sądu w Paryżu. Aby uniknąć katastrofy i wyroku, Paul Langevin obiecuje żonie, że do niej wróci. Rozprawa zostaje odwołana. Szybko znikają też szkalujące artykuły w prasie. Ten niezwykły pojedynek o miłość mężczyzny między Marią Skłodowską-Curie a Jeanne Langevin ma smutne zakończenie. Maria odbiera Nagrodę Nobla, ale to gorzka wygrana. Jej związek z Polem nie przetrwał próby. W 1914 roku Maria, tak potępiona przez nacjonalistyczną prasę, bez wahania wspiera Francję w wojnie z aparatami rentgenowskimi zwanymi małymi Curie. Po wojnie angażuje się w utworzenie Ligi Narodów razem z Einsteinem i byłym kochankiem Paulem Langevinem. Zakłada Instytut Curie i triumfalnie objeżdża Stany Zjednoczone. W Paryżu otrzymuje nawet złoty medal od amerykańskich radiologów. Du Collège américain de radiologie et de la Société américaine de radiologie pour le témoignage légitime qu'elle m'a apporté ici et auquel je suis extrêmement sensible. Maria Curie otwiera kobietom drzwi laboratorium, zatrudnia ich aż 45. Przyczynia się do wykształcenia pokolenia naukowczyń, techniczek i laborantek. W 1995 roku jej ciało zostaje złożone w Panteonie obok Pierre'a, niedaleko grobu Paula Langevina, który do Panteonu trafił pół wieku wcześniej. Do dziś jest jedyną kobietą, która otrzymała 2 Nagrody Nobla. Choć nigdy nie nazwała się feministką, jej życie jest przykładem emancypacji kobiet. Z drugiej strony Jeanne Langevin, matka 4 dzieci, jest modelową matką z czasów III Republiki, dlatego otrzymała tyle wsparcia. Po romansie Paul wraca do domu. Niestety dla Jeanne wkrótce wda się w kolejny romans z jedną ze swoich studentek, z którą będzie miał dziecko. Ale już nigdy Jeanne nie opuści. Jeanne Langevin umiera w 1970 roku w wieku 96 lat. W tym czasie jej wnuk Michel Langevin z rządzeniem losu poślubia wnuczkę Marii Curie, Hélène Joliot-Curie, na dobre łącząc obie rodziny.